Zapraszam na prezentację sterownika temperatury STC-1000 firmy Elitech. Co otrzymujemy w zestawie? W oryginalnym kartonie ze sterownikiem otrzymujemy. No oczywiście sterownik, czujnik temperatury NTC, jedną sztukę i instrukcję obsługi w języku angielskim. Polska wersja instrukcji znajduje się na stronie internetowej www.gotronic.com. Obsługa sterownika jest dosyć prosta i bardzo intuicyjna. Tutaj na front panelu mamy cyfrowy wyświetlacz. Tu są klawisze funkcyjne, a z tyłu znajdują się terminal, bloki do przykręcenia przewodów. Tutaj mamy nadrukowane oznaczenia poszczególnych wyjść i wejść sterownika. Tutaj jest to zabezpieczone dla bezpieczeństwa płytką, prawda? Żeby przekręcić przewody, trzeba tą płytkę odkręcić. I tutaj mamy podłączenie zasilania. Sterownik jest zasilany bezpośrednio z napięcia sieciowego 220-230 V. Tutaj mamy zestaw takich terminal bloków do przykręcenia przewodów. To są takie złącza ARK. Tutaj mamy dostęp do wkrętów. I tutaj podpinamy sensor, czyli podpinamy ten sensor, który się znajduje w zestawie. On jest zakończony właśnie przewodami. Tutaj podłączamy grzałkę, a tutaj jakąś na przykład dmuchawę lub element wykonawczy, który nam będzie chłodził pomieszczenie czy tam, gdzie pracuje sterownik. Są to wyjścia przekaźnikowe i maksymalne obciążenie tych przekaźników to jest 10 A 220 V.